Cześć, cześć, witam Was, kochani. Sorry za outfit kwarantannowy. Tak to musi wyglądać. Jeszcze kawałek telefonu, widzicie, bo Was tak ustawiłam. Zeszyt od klątw. Słuchajcie, spisuję. Ja mu się śmieję, że od klątw, ale spisuję rytuały, które mam na niedzielę. Właśnie siedzę przy klawiaturze, przy komputerze. Śnieg zaczął padać. I pada cały czas, ale się roztapia. Fajnie jest. Trochę mam zagłostkę, dlatego że non stop zgłaszają mi się ludzie z tym cholernym rytuałem egipskim na miłość. Ktoś sobie wymyślił nazwę, wiąże cztery wstążeczki, a wielki egipski rytuał. Na pewno w ogóle jako historyk spotkałam się z wielkim rytuałem egipskim. Czy wy cholery wiecie, mówiąc o rytuale egipskim, cokolwiek chociażby o nożach rytualnych egipskich? Się historyka będą. Ale w każdym razie... W każdym razie jest jakaś paranoja i potem oczywiście jest wyciąganie pieniędzy i teraz ktoś zaproponował jeszcze spętanie i trzeci przelew. Gratulacje za inteligencję, kochani. Gratulacje za inteligencję po prostu. Ja chyba też zacznę tak robić, zacznę degradować tak. Najpierw zrobię coś łatwego za 500, potem zrobię coś trudniejszego za 2500, a potem zrobię spętanie za 5500. Po prostu mnie te egipskie rozwalają, już nie wiem jak tłumaczyć po prostu. Chyba nagram o tym pogadankę, muszę się umalować. Kuźwa, naprawdę. Się zdenerwuję, zrobię coś na Insta. No. Także rynse, nogi i cycki opadają po prostu. I tak właśnie siedzę przy tych mailach, się denerwuję i mówię, włączę kamerę i pogadam, ale wiecie co, że teraz jak tak włączyłam i mówię, to chyba zrobię faktycznie rytuał egipski, tytuł i po prostu pogadankę trzepnę, bo nie może tak być. Musi się w przeglądarkę Google wpisywać mój film na zasadzie, ludzie, weźcie się puknijcie w te głupie czerepy, po prostu. I to naciągactwo cholerne. Niech i to trwa 5 minut, ale zrobimy rozpiertuchę. Może też o tym wcześniej nie pomyślałam, co ja będę mailowo każdemu z osobna, jak mówię wszystkim naraz. Będzie film, se wkleję link. Mam święty spokój. Tak to zrobimy. No, a tak w ogóle to... Tak w ogóle poza wszystkimi emocjami, witajcie o poranku. Fajnie, że świeci słońce i wychodzimy na łąkę. A tutaj normalnie, w marcu, jak w garncu. Raz świeci słońce, raz pada deszcz. Właściwie śnieg. Ale to dobrze, taka ma być pogoda. Wiosna to jest. Tak ma to wyglądać. No, tak mi się wydaje. Tyle z rana info wzburzonego klepacza na klawiaturze. Będzie audycja, teraz nic nie widać, bo schodzę w ciemności. Normalnie jest widno, ale aparat łapie co chce. Ale już jestem.
Już jestem radiogra. Schodzę na dół, bo będę dzisiaj przyjmowała dostawę kostki brukowej. Wypiłam teraflu. Robimy wątróbkę. Już ściszone. Jajka będą na obiad, mówię, na śniadanie, a ja wypiłam teraflu. I idę czekać na pana kuriera. O, proszę bardzo, jajeczka są. Jedno nagryzione, ciekawe. Oho, już zniknęła ofiara. Przecież wiadomo, że się nie je przed nagraniem. To się trzeba nauczyć. Może w gardle jajko nie stanęło, już nie wrzeszczę. Dywersja. Dywersja. Dywersja z boku. Jajeczka. Hello, 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 hello. Wróżka w trasie. Niedalekiej, bo do biura. Ale zawsze, słuchajcie, śnieg nam się rozpadał. Dziwności jakieś się zadziewają. Naprawdę. Ale przynajmniej, znaczy i tak muszę się ruszyć, bo muszę zrobić raport na kasie fiskalnej. Dzisiaj jest 31. Takie rzeczy. Odwiedzić pocztę, żeby zobaczyć, czy tam jakiś przesyłek do mnie nie ma. Takie tam popierdółki. Ale w każdym razie działamy w ograniczonej formie, ale zawsze. Tyle, że faktycznie 0 stopni i śnieg to tak mało wiosennie. Nie ma ładnego słoneczka. Już się człowiek opalał na tarasiku. Już było. No, ale jest jak jest. Także tak. O, co jeszcze? A, odebrałam tą kostkę. Taki wielki sprzęt przyjechał. Ramię takie. A pan joystickami jak duży komputerowy. Prawo, lewo. Pneumatyka. Siła, moc, potęga. Paletę zrzuciłam. Krawężniki zrzuciłam. Znaczy ja. Pan i jego ramię. Pan i jego siuwak, jakkolwiek to nie zabrzmi. Właśnie tak. Także jedno z głowy. Teraz jeszcze Zoi czeka na drugiego kuriera z albumem. Tak to działa. Czekajcie, bo jadę normalnie jak wariat. Mi się aparat przesuwa. No, w każdym razie się wytnie. Się wytnie. Nie odbierajcie telefonów podczas jazdy. Nie wolno. I co? Aha, no i właśnie na tą pocztę. I tam można będzie stać godzinami. Faktycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jadę, zobaczę. Jutro też muszę na pocztę, bo dzisiaj na pewno jest jakaś paczka, ale pewnie dzisiaj nie będzie do odbioru, bo to listonosz dopiero. Chodź, come on. Listonosz dopiero awizo zostawił. Także zobaczymy. 0 stopni. Super. Damy radę. Damy radę, bo jak nie my, to kto? Łaseczek wcale nie jest jakiś opuszczony. Patrzę, samochodów sporo. Jeździ. Także tak. Wszyscy wypoczęci, zrelaksowani. No. A, powiem wam. Trochę takie utrudnienie z tymi, tak? Ta poczta, te sklepy, coś tam, ale to nic. No trzeba to przetrwać. Damy radę, będzie dobrze. Damy radę, będzie dobrze. Zapomniałam o szybkiej rundzie, bo mówię, ha, później z domu. A tak to telefon, telefony, telefony. No nic to. Damy radę, jakoś tam przełożymy.
Jutro cykl normalny, także ta szybka runda będzie. Natomiast dzisiaj po prostu chciałam to wszystko szybko pozałatwiać, żeby zrobić tą pogadankę o rytuale egipskim miłosnym. Idiotyzm. Idiotyzm, ktoś se nazwie, pójdzie w eter, a potem. A potem jest jak jest. Długo to czerwone tutaj. Już tak, dobra, ruszamy. Ruszajcie! Refleks, wyrabiać refleks. Naprawdę. Ja tu robię dwie rzeczy na raz i szybciej ruszyłam. To się ciśnie w głowie kierowcy. Jak to w jednym kawale, jak jedzie za wolno, to ciapa, a jak jedzie za szybko, to debil, nie? Tak to jest. Z tymi kierowcami. Jeszcze dzisiaj, jak odbiorę album, to zrobię filmik. Także coś tam na kanale dziać się będzie. No i myślę, że jak będziecie oglądać tego vloga, to już można będzie o rytuale egipskim sobie hamujemy. Właśnie, tego chciałam uniknąć. Tego chciałam uniknąć. Bo jak hamuję, to mnie się aparat przewraca. Że będziecie mogli sobie obejrzeć. Zrobię pogadankę. Bo to trzeba tutaj naprawdę ludzi postrzegać. Już za dużo mam maili o tym rytuale egipskim miłosnym. Jesteście. Słuchajcie, pod pocztą czekała na mnie miejscówka, co jest bardzo rzadkie w tym systemie. Lecę na pocztę. Tidim! Sytuacja przed pocztą wygląda następująco. Iż tyle ludzi czeka na zewnątrz. Ja już załatwiłam. Idę dalej. No tak, wiedziałam, że będzie bardziej kierownicę widać niż mnie. Ale już jestem po poczcie. Jedziemy. Jedziemy do biura. Trza. Kasę fiskalną zrobić. Dobra, wkładam was do torebki. I jestem. Jestem w biurze. Zrobiłam kasę fiskalną. Odebrałam pocztę. A na poczcie mam zaproszenie na chrzest. Takie ładne. O, proszę bardzo. Śliczne. No, także tak to zrobione. No i co, ewakuuję się do domu. Odebrałam jedno awizo, się okazuje, że mam jeszcze kupę rzeczy, więc jeszcze raz na pocztę. Przeżyjemy. Idę, jak już jestem w łasku, to idę pozałatwiać. Powiem wam, że nagrałam, jestem z widelcem, nagrałam tą audycję, o której mówiłam, że nagram. Czyli o rytuale egipskim, ale w międzyczasie to zrobiła obiad, dlatego jestem z widelcem, bo szłam po aparat, wydało się. A, dobra, pokażę wam jaki. A na obiad dzisiaj surówka, wątróbka i kopytki. Mniami i jeszcze raz mniami. Twój brzuch wypełnia się jego mocą. Mocą wypełnia się twoje ciało. Czujesz, jak zaczynasz wibrować. Wszystkie twoje ciała subtelne drżą w jednym, kosmicznym rytmie. Delikatnie oczyszczasz się. I podnosisz swoje wibracje. Przyzywam
pokazuję ją dalej, tak by świat wokół mnie stał się całkowicie bezpieczny. Każdy z nas jest kroplą energii w oceanie mocy. Każdy z nas w zjednoczeniu z mocą czterech żywiołów staje się zdrowy, silny, bezpieczny i spokojny. Razem, tu i teraz, chronimy swoich bliskich, swoje otoczenie, swój świat. Wzywamy również Gaję do pomocy. Stań, Matko Ziemio, w naszym szeregu i wspomóż nasze intencje swoją mocą. Bądź z nami, ześlij nam spokój i bezpieczeństwo. Tak się dzieje, a więc tak jest. Okazało, że tylko kierowanie się mądrością może wyprowadzić nas z trudnych sytuacji. A na końcu pokazały, że początek dobrego dopiero się zaczyna i będziemy na to otwarci. Tak, moi kochani, wygląda skrypt runiczny, o który poprosiliśmy dzisiaj. Teraz dajcie mi chwilkę skupienia. Spróbujemy zrobić z tego skryptu ładnie wyglądające powiązanie tych wszystkich run. Wszystkie sześć run jest wpisane w tak prosty znak. Mamy skrypt, mamy windrunę. Ja sobie od razu ją rytualnie przemaluję na kartkę, ale łącznie ze skryptem, dlatego że skrypt piękny, piękny się pokazał, cudowny. Możecie zrobić sobie z tego małe, duże, większe znaki. Trzymać w zasięgu wzroku, mieć ze sobą zalaminowane w portfelu, wzmacniać się ich energią, a po zakończonych rzeczach, które teraz się dzieją, wszyscy rytualnie spalimy. O. Tutaj, moi kochani, możecie... O. By ochronić naszą przestrzeń, wpisujemy te znaki w znak czwórki, znak kwadratu, znak czterech żywiołów, czterech panów, czterech stron świata.